Jeśli wszystko będzie przebiegać tak jak do tej pory, to za półtora roku Sieradz będzie miał geotermię. Będzie w znaczącym stopniu przygotowany do wykorzystywania odwiertu wód geotermalnych do ogrzewania miasta. Poinformowano o tym w trakcie wizyty w tym mieście ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, profesora Jana Szyszko, który uczestniczył w spotkaniu samorządowców z powiatu sieradzkiego i nie tylko. Spotkanie było niezwykle merytoryczne. Dotyczyło spraw związanych z możliwością rozwoju miasta Sieradza, jak również całego powiatu sieradzkiego. Bardzo dziękuję za to, że byli tutaj samorządowcy. Samorządowcy, którzy zadawali pytania rzeczywiście z troską o przyszłość tego regionu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tego rodzaju miasta co Sieradz, jak również tego rodzaju powiaty niezurbanizowane, to wielka szansa dla możliwości wprowadzenia zrównoważonego rozwoju do praktyki terenowej. Rozmawialiśmy dzisiaj na temat odnawialnych źródeł energii. To tu powstała inicjatywa, którą niezwykle serdecznie popieram, a mianowicie inicjatywa zmierzająca ku temu, aby odnawialne źródła energii znalazły znaczące miejsce w możliwościach rozwoju gospodarczego. To tu ma powstać geotermia, która ma zabezpieczyć potrzeby energetyczne miasta Sieradza. Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Sieradza, która będzie przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców, ponieważ te źródła geotermalne, te odnawialne źródła energii, o których tu mówimy, są z całą pewnością korzyścią dla środowiska, a zatem i dla mieszkańców tej ziemi. Program geotermalny, który Narodowy Fundusz prowadzi, opiera się o to, że finansujemy otwory badawcze, które stwierdzają zasobność i możliwość korzystania z tych źródeł geotermalnych. Następnie budowana jest cała infrastruktura kolejna, mająca na celu te źródła geotermalne wykorzystać już do celów eksploatacyjnych i żeby mogły służyć do ogrzewania i uciepłownienia miasta, tutaj na tym przypadku miasta. Sieradz ma infrastrukturę, która może do tego służyć i taki będzie ten projekt. Chciałem powiedzieć, że projekt Sieradza jest na etapie dosyć już zaawansowanym. W zasadzie nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to przedsięwzięcie mogło być uznane za korzystne i prawidłowo ocenione, pozytywnie ocenione. W związku z tym myślę, że to przedsięwzięcie będzie wkrótce uruchamiane. I tego serdecznie życzę i obok tutaj ministra środowiska, pana profesora Jana Szyszko, jesteśmy wielkim, tak jak Narodowy Fundusz już to wyraził wielokrotnie, jesteśmy wielkim zwolennikiem wspierania takich odnawialnych źródeł energii, które są najlepsze z punktu widzenia naszego kraju. Także dla prezydenta Sieradza Pawła Osiewały najważniejszym tematem tego spotkania była sprawa budowy geotermii. Dziś mówiliśmy o bieżących sprawach, o tym, co dzieje się w Sieradzu w zakresie ochrony powietrza, w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ostatnimi czasy przerabialiśmy w naszym kraju zagadnienie dotyczące smogu, zanieczyszczenia powietrza i dzięki przychylności obecnego rządu, tego, co dzieje się w zakresie polityki ochrony powietrza i zasobów odnawialnych źródeł energii w ciągu ostatniego półtora roku. Sieradz miał okazję skorzystać z tych dobrodziejstw w postaci dotacji i dofinansowania do działań. Tak jak wspomniał pan minister, Sieradz jest na etapie złożenia wniosku o odnawialne źródła energii, ale również i dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska chcemy stać się miastem samowystarczalnym energetycznie. To jest to, o czym pan minister mówił. Dziś przed Sieradzem ogromne szanse na to, aby zrobić ten skok nie w XXI wiek, ale wyjść dużo, dużo dalej niż dzień dzisiejszy, wyjść
dekady do przodu, aby mieszkańcy żyli w czystym i przyjemnym środowisku. Geotermia sieradzka, o której dziś również rozmawialiśmy, to odwiert, który ma kosztować około 13 milionów złotych, to prawie 7 megawatów energii i woda o temperaturze 62 stopni. Mam nadzieję, że to będzie dodatkowe źródło, które będzie wspierało nasz miejski zakład energetyki cieplnej i nasze miejskie sieci energetyczne. Okazuje się, że realizacja projektu to nie science fiction. Są już w tej sprawie konkrety. To jest woda o temperaturze 60 kilku stopni na wyjściu ze źródła. To jest około 125 metrów sześciennych wydajności źródła na godzinę. To jest również moc planowana około 7 MW. To są konkrety, nie science fiction. Mam nadzieję, że rok 2018 będzie czasem, kiedy będziemy ten odwiert realizować i dostosowywać naszą sieć cieplną i przedsiębiorstwo energetyki cieplnej do tego, aby mogło w sposób efektywny korzystać z tego źródła.